Siemanko drodzy widzowie, witamy was ten jakże słoneczny dzień. Jestem z Kamilem Gawryjołkiem, bohaterem gali Strife 2. Siemanko. Siemanko, witam serdecznie wszystkich. Trudno jest to twoje nazwisko rzeczywiście, a jeszcze je odmienić. Troszkę tak, no, ale to nie moja wina. Starego, co nie? Zgadza się, ale trzeba będzie się do niego przyzwyczaić. No, będziesz musiał widzów przyzwyczaić do tego nazwiska, a najbliższą okazję będziesz miał na gali Strife 2. Byłeś bohaterem pierwszej edycji, jesteś bohaterem drugiej edycji. Co prawda teraz już nie walka wieczoru, ale jednak jesteś jednym z tych zawodników, którzy mają dźwignąć ciężar tej gali. Tak, tak. Przedostatnia walka, dziewiąta, jest 10 walk. Damy radę. Dałem radę na Strife 1 walkę wieczoru, więc psychicznie na pewno dam radę. Ta walka trwa 20 sekund. Tak, zgadza się. O tak. Tak wyszło. Ale walczysz u siebie, nie chciałbyś trochę dłużej pobawić kibiców? Tak, na pewno. Na Strife 1 chciałem się troszkę pobić. Byłem bardzo przygotowany, żeby się pobić. No, niestety no, wyszło jak wyszło. Teraz będę chciał bardziej pokazać gdzieś się boksersko. Nie tylko na zasadzie grapplingu, że tylko obali gdzieś tam zamulać, ale i troszkę chcę się pobić. Zasłyszałem tutaj o tobie opinię, że jesteś tutaj jednym z większych talentów, jeśli chodzi o MMA i o te cięższe wagi. Czujesz jakąś taką presję w ogóle na sobie, że będziesz bił u siebie? Już przyzwyczaiłeś widzów, że raz szybko wygrałeś i teraz, nie wiem, może apetyty są równie wysokie? Myślę, że apetyty na pewno są wysokie, ale nie czuję presji. Robię to tak, lubię to robić. Nie czuję jakiejś presji na co dzień. Cały czas gdzieś tam trenuję, pracuję zawodowo, więc nie, robię to po prostu z hobby, bo to lubię. Nie sprawia to mi jakiegoś tam trudności i nie czuję presji. A jakie plany sportowe, Kamil, czy tą karierę MMA tak traktujesz stricte poważnie? Chciałbyś zawodowo się tym zająć na 100% kiedyś, czy raczej tak po prostu z czystej pasji to trenujesz, na razie patrzysz jak to wychodzi? No, na razie to z czystej pasji, bo no, tak naprawdę nie ma z tego, na razie nie mam z tego jakich funduszy, żebym mógł tylko się temu poświęcić, bo muszę z czegoś żyć, tak? Na razie to robię gdzieś tam z pasji, jako dodatek, ale myślę, że jak zdrowie mi pozwoli, to będę chciał się tym zająć profesjonalnie. Gdzie przygotowujesz się do tej walki? No, obecnie się przygotuję w Puławach, w kuźni formy sportowe Puławy. Jeżdżę do najbliższych gdzieś klubów, do Radomia, do Lublina. Tak wygląda sytuacja. Co o przeciwniku? Wiesz, czy znasz już twoje zestawienie, czy jeszcze nic nie wiesz, czy jesteś tylko ty, a przeciwnik jest tylko dodatkiem? No tak, przeciwnik jest dodatkiem. Kogo mi tak naprawdę dadzą, to tego będę się przygotowywał. Niby ktoś tam jest, jakiś przeciwnik, ale tak naprawdę czekam na 100%, kto to będzie. Trenerzy zobaczą i będziemy się po prostu pod niego przygotowywać. Podobno fantastycznie wypadła ta pierwsza edycja wtedy w Puławach. Ja nie miałem okazji być na tej gali, ale i atmosfera, i wszystko tam świetnie zagrało, czy tak... Cieszysz się z tego, że taki Strife zawitał, zagościł się w Puławach na stałe? No bo tutaj panowie mówią otwarcie, że tam w tych Puławach na razie będą gale, później może gdzieś za te Puławy wyjdą, ale na Puławach będą bazować, w Puławach. Tak, cieszę się, że coś takiego jest w Puławach i że powstaje. No to na pewno rozwój dla miasta. Młodzi adepci tego MMA zostaną w Puławach, nie będą gdzieś wyjeżdżali poza Puławy, tylko będą u nas trenować, będzie więcej zawodników, bardziej rozwiniemy to miasto Puławy, a jest naprawdę dużo talentów. I dużo talentów tak naprawdę wyszło. Czarek Kęsik, Michał Olekszejczuk też zaczynali w Puławach. Więc jest potencjał w tych Puławach tak naprawdę. Będziesz musiał ten potencjał po raz kolejny pokazać niebawem. Mam nadzieję, że ja pociągnę, jak i mój kolega Przemek, Łukasz Nowak, pociągniemy ten Strife i te Puławy. I tak jak samo jak Łukasz Siwiec, trener, pociągniemy te Puławy i że naprawdę do Puław... Puławy też, kuźnia formy sportowe, Puławy będą mocne na topologii w Polsce, że MMA też będzie coś znaczyło w Puławach. Jakie plany sportowe na ten rok? Bo mamy tutaj walkę, już Strife zapowiedział, że mam dwie edycje, na obu chciałbyś wystąpić? Jeżeli mi zdrowie pozwoli, to tak, choć w październiku mam wesele. Więc swoje? Swoje. To tak we wrześniu lipa trochę brać walkę. Co? Weźcie trochę, przysuń Kamil tutaj do mnie, bo uciekliśmy trochę z kadry. Mamy weselicho, więc chciałbym przed weselem na pewno jeszcze dwie walki stoczyć. Na Strife dwójce, no i też, kurczę, nie oszukujmy się, też gdzieś po prostu przed tym weselem. No i chciałbym jeszcze w tym roku zrobić trzy walki, żeby już na ten rok zamknąć 4-0 i... Mówisz przed weselem waleczka, do wesela tak, się zagoi, tak? Dokładnie, chciałbym jeszcze przed weselem dwie walki zrobić. Czerwiec, sierpień, wrzesień.
Co na to narzeczona, bo wiesz, tak ze śliwą wyjść na ślub trochę nie bardzo chyba, albo jakieś postrzywana twarz. Oj, mocno mi kibicuję, mam nadzieję, że się nie... Albo zrobisz wszystko, żeby tak nie było. O, dokładnie, tak, zrobię, żebym nie wyszedł bez szwanku. No także co, drodzy widzowie, Kamil Gawrejołek, obserwujcie, bo warto i zapraszamy was wszystkich na Gale Strive. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki.